Martin Heidegger. Martin Heidegger. Bycie i czas. Edmundowi Husserlowi w dowód przyjaźni i szacunku. Todtnauberg, Baden, Schwarzwald, 8 kwietnia 1926 rok. Wprowadzenie. Ekspozycja pytania o sens bycia. Rozdział pierwszy. Konieczność, struktura i prymat kwestii bycia. Paragraf pierwszy. Konieczność wyraźnego powtórzenia pytania o bycie. Pytanie to popadło dziś w zapomnienie, chociaż uznanie na nowo metafizyki epoka nasza poczytuje sobie za postęp. Wspomniane pytanie nie jest przecież wcale dowolne. Poruszało ono Platona i Arystotelesa w trakcie ich poszukiwań, by jednak potem, jako temat rzeczywistych badań, zamilknąć. To, co osiągnęli ci dwaj filozofowie, przetrwało w rozmaitych odmianach oraz przeformułowaniach, aż po heglowską logikę. To zaś, co wcześniej z największym wysiłkiem myśli, choć fragmentarycznie i wstępnie, wydobyto z fenomenów, dawno już temu uległo trywializacji. A ponadto na podłożu greckich początków interpretacji bycia ukształtował się dogmat, który nie tylko uznaje pytanie o sens bycia za zbędne, ale wręcz sankcjonuje pominięcie tego pytania. Powiada się, bycie to pojęcie najbardziej ogólne i najbardziej puste. Jako takie nie poddaje się żadnej próbie zdefiniowania. A ponadto owo najogólniejsze i stąd niedefiniowalne pojęcie żadnej definicji nie potrzebuje. Każdy stale go używa, a także pojmuje już, co pod nim każdorazowo rozumie. W ten sposób to, co jako coś skrytego budziło niepokój starożytnych filozofów i utrzymywało ich w tym niepokoju, stało się jasną jak słońce oczywistością tak dalece, że temu, kto jeszcze o to pyta, zarzuca się błąd metodologiczny. Na początku niniejszego badania nie możemy szczegółowo rozważać uprzedzeń, które wciąż od nowa zaszczepiają i podtrzymują przekonanie o zbędności pytania o bycie. Korzenie owych uprzedzeń tkwią w samej ontologii starożytnej. Tę znów zaś tylko wówczas da się zinterpretować w sposób dostateczny co do podłoża, z którego wyrosły podstawowe pojęcia ontologiczne i co do trafności wykazu kategorii i ich zupełności, gdy nicią przewodnią będzie pytanie o bycie, które już wcześniej zostało rozjaśnione i na które już wcześniej uzyskano odpowiedź. Dyskusję na temat uprzedzeń chcemy więc poprowadzić do tego tylko momentu, w którym dzięki niej uwidoczni się konieczność powtórzenia pytania o sens bycia. Uprzedzenia są trzy. Pierwsze. Bycie jest pojęciem najogólniejszym. Zrozumienie bycia każdorazowo jest już zawarte we wszystkim, co ktoś uchwytuje w bycie. Ogólność w przypadku bycia nie jest jednak ogólnością gatunku. Bycie nie wyznacza najwyższego regionu bytu, gdy byt ów jest pojęciowo wyartykułowany za pomocą gatunku i rodzaju. Ogólność bycia przekracza wszelką ogólność gatunkową. Bycie to, wedle określenia średniowiecznej ontologii,
transcendence, jedność tego czegoś transcendentnie ogólnego wobec rozmaitości najwyższych treściowych pojęć gatunkowych, rozpoznał już Arystoteles jako jedność analogii. Dzięki temu odkryciu umieścił on przy całym swym uzależnieniu od sposobu stawiania przez Platona pytań ontologicznych problem bycia na z gruntu nowej podstawie. Bez wątpienia także i Arystoteles nie rozjaśnił mroku owych związków kategorialnych. Średniowieczna ontologia dyskutowała szeroko ten problem, głównie w szkole tomistycznej i szkole Dunsa Scota, nie uzyskując wszelako zasadniczej jasności. Gdy zaś wreszcie Hegel określa bycie jako nieokreślone bezpośrednie, kładąc to określenie u podstaw wszelkich dalszych eksplikacji kategorialnych swej logiki, to spogląda on nadal z tej samej perspektywy, co starożytna ontologia, z tym tylko, że gubi postawiony już przez Arystotelesa problem jedności bycia wobec rozmaitości treściowych kategorii. Gdy się zatem stwierdza, bycie jest pojęciem najogólniejszym, to nie może to oznaczać, że pojęcie to jest najbardziej jasne i nie wymaga dalszego rozważania. Pojęcie bycia jest właśnie najbardziej mroczne. 2. Pojęcie bycia jest niedefiniowalne. Wywodzono to z jego najwyższej ogólności i czyniono to zasadnie. Skoro definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. Bycie rzeczywiście nie może być pojmowane jako byt. Enti non additur aliqua natura. Bycie nie może uzyskać takiej określoności, by można je było uznać za byt. Bycia nie można definicyjnie wywieść z pojęć wyższego rzędu, ani przedstawić za pomocą pojęć rzędu niższego. Czy jednak wynika z tego, że bycie nie może już nasuwać żadnego problemu? Bynajmniej można wywieść tylko tyle, że bycie jest czymś innym od bytu. Dlatego uzasadniony w pewnych granicach sposób określania bytu definicja w sensie tradycyjnej logiki, która ze swej strony ma podstawy w starożytnej ontologii, nie daje się stosować do bycia. Niedefiniowalność bycia nie zwalnia od obowiązku pytania o jego sens, lecz właśnie do tego wzywa. 3. Bycie jest pojęciem oczywistym. Używa się go we wszelkim poznawaniu, wypowiadaniu, we wszelkim odnoszeniu się do bytu, we wszelkim odnoszeniu się do samego siebie, a wyrażenie być jest od razu zrozumiałe. Każdy rozumie, niebo jest błękitne, jestem rad i tym podobne. Jednakże ta powszechna zrozumiałość ukazuje jedynie niezrozumiałość. Uwidacznia, że w każdym odnoszeniu się do bytu jako bytu i byciu ku niemu a priori tkwi zagadka. To, że zawsze żyjemy już w rozumieniu bycia, a równocześnie sens bycia jest okryty mrokiem, dowodzi zasadniczej konieczności powtórzenia pytania o sens bycia. Powoływanie się na oczywistość w sferze podstawowych pojęć filozoficznych, a zwłaszcza w przypadku pojęcia bycia, jest postępowaniem wątpliwym, nawet jeśli to, co oczywiste i tylko to, owe ukryte sądy powszechnego rozumu, Kant, ma się stać i pozostać wyraźnym tematem analityki, zajęcia filozofów. Rozważenie uprzedzeń uwidoczniło zarazem, że nie tylko brak odpowiedzi na pytanie o bycie, lecz że nawet samo pytanie pozostaje w mroku
i bez ukierunkowania. Powtórzyć pytanie o bycie znaczy zatem dostatecznie opracować najpierw sposób stawiania pytania. Martin Heidegger. Rozdział drugi. Dwojaki cel opracowania kwestii bycia. Metoda badania i jej zarys. Paragraf 7. Fenomenologiczna metoda badania. B. Pojęcie logosu. Pojęcie logos jest u Platona i Arystotelesa wieloznaczne i to w taki sposób, że znaczenia rywalizują ze sobą i nie przewodzi im pozytywnie żadne podstawowe znaczenie. W istocie jednak jest to tylko pozór, który utrzymuje się dopóty, dopóki interpretacja nie umie trafnie ująć pierwotnej treści tego podstawowego znaczenia. Kiedy mówimy, że podstawowym znaczeniem logos jest mowa, to taki dosłowny przekład nabiera pełnego sensu dopiero po określeniu, czym jest sama mowa. Dalsze dzieje znaczenia słowa logos, zwłaszcza zaś różnorakie, a dowolne interpretacje powstałe w późniejszej filozofii, stale przesłaniały właściwe, wystarczająco przecież jasne znaczenie mowy. Termin logos był przekładany, to znaczy wykładany, zawsze jako rozum, sąd, pojęcie, definicja, racja, stosunek. Jakżeby jednak mowa mogła się tak modyfikować, by logos miał wszystkie wymienione tu znaczenia i to przy naukowym sposobie używania języka? Nawet gdy logos pojmować w sensie wypowiedzi, wypowiedzi jednakże jako sądu, to i wówczas fundamentalne znaczenie może za sprawą tego na pozór prawidłowego przekładu zostać zaprzepaszczone, zwłaszcza gdy pojmować sąd w sensie którejś ze współczesnych teorii sądu. Logos nie oznacza, a w każdym razie nie oznacza pierwotnie, sądu, jeśli pod tym ostatnim rozumieć łączenie lub zajmowanie stanowiska, uznanie, odrzucenie. Logos jako mowa oznacza raczej tyle, co ujawniać coś, o czym w mowie mowa. Tę funkcję mowy Arystoteles sformułował dobitniej. Logos pozwala coś widzieć, mianowicie to, o czym jest mowa, mówiącym, medium lub rozmawiającym. Mowa pozwala widzieć od strony tego, o czym jest mowa. W mowie, jeśli jest ona rzetelna, to, co zostało powiedziane, ma się czerpać z tego, o czym się mówi, tak, iż przekaz mówiony poprzez to, co w nim wypowiedziane, ujawnia i udostępnia innemu to, o czym mówi. Taka jest struktura logos.
Nie każdej mowie przysługuje ten modus ujawniania w sensie umożliwiania ukazującego widzenia. Na przykład prośba także ujawnia, ale w inny sposób. W konkretnej realizacji mówienie, umożliwianie widzenia ma charakter języka, wypowiadania słów, a mianowicie wydawanie dźwięków, w którym zawsze coś zostaje ujrzane. I tylko dlatego, że funkcja logos polega na umożliwianiu ukazującego widzenia czegoś, może ów logos mieć strukturalną formę. Syntezis nie oznacza tu łączenia i wiązania przedstawień, manipulacji treściami psychicznymi tak, iż miałby powstać problem owych połączeń, jak mianowicie pogodzić je jako wewnętrzne z tym, co fizyczne, zewnętrzne. I znów, dlatego logos może być prawdziwy lub fałszywy, że umożliwia widzenie. Decydujący jest tu dystans do sztucznie utworzonego pojęcia prawdy w sensie zgodności. Ponieważ jednak prawda ma ten sens, zaś logos stanowi określony modus umożliwiania widzenia, zatem logos właśnie nie powinien być uznawany za pierwotne miejsce prawdy. Jeśli prawdę określać, jak to się dziś mimochodem przyjęło, jako coś, co właściwie przysługuje sądowi i powoływać się przy tym na Arystotelesa, to zarówno takie powoływanie się jest bezzasadne, jak i przede wszystkim błędnie rozumiane jest greckie pojęcie prawdy. Prawdziwe w greckim rozumieniu, i to bardziej pierwotnie niż wspomniany tu logos, jest proste, zmysłowe postrzeganie czegoś. Postrzeganie jest zawsze prawdziwe. Znaczy to, że patrzenie odkrywa zawsze barwy, słyszenie dźwięki. W najczystszym i najbardziej pierwotnym sensie prawdziwe, to znaczy takie, które tylko odkrywa i nigdy nie może zakrywać, jest czyste, proste, oparte na przyglądaniu się postrzeganie najprostszych określeń bycia, bytu jako takiego. To nie może nigdy zakrywać, nigdy być fałszywe, może co najwyżej pozostawać niepostrzeganiem, nie wystarczać do prostego, trafnego podejścia. To, co nie ma już formy czystego umożliwiania widzenia, lecz przy wykazywaniu odwołuje się zawsze do czegoś innego i w ten sposób pozwala widzieć coś jako coś, wraz z tą strukturą syntezy przejmuje możliwość zakrywania. Prawda sądu jednakże jest tylko przeciwieństwem owego zakrywania, to znaczy fenomenem prawdy wielorako ufundowanym. Realizm i idealizm w takim samym stopniu z gruntu rozmijają się z sensem greckiego pojęcia prawdy, na którego dopiero podstawie można w ogóle zrozumieć samą możliwość nauki o ideach jako filozoficznego poznania. Dlatego właśnie, że funkcja logos polega na prostym umożliwianiu widzenia czegoś, umożliwianiu postrzegania bytu, logos może oznaczać rozum. Taka interpretacja mowy apofantycznej winna wystarczyć dla uwydatnienia pierwotnej funkcji logos. Thank you.
ciąg dalszy rozdziału drugiego. Dwojaki cel opracowania kwestii bycia. Metoda badania i jej zarys. C. Wstępne pojęcie fenomenologii. Gdy konkretnie uprzytomnimy sobie wynik interpretacji fenomenu i logosu, rzuca się w oczy wewnętrzny związek między obydwoma pojęciami. Termin fenomenologia różni się zatem co do swego sensu od określeń typu teologia i tym podobne. Te bowiem nazywają zawartość przedmiotu odnośnej nauki. Fenomenologia ani nie nazywa przedmiotu swych badań, ani nie charakteryzuje jego zawartości. Samo słowo powiadamia tylko o jak dotyczącym wskazania i sposobu rozważania tego, co ma być w tej nauce rozpatrywane. Nauka o fenomenach to takie ujęcie jej przedmiotów, że wszystko, co ma być o nich rozważane, musi być dokonane w toku bezpośredniego wskazywania i bezpośredniego wykazywania. Taki sam sens ma tautologiczne w gruncie rzeczy określenie fenomenologia opisowa. Opis nie oznacza tu postępowania wzorowanego na, powiedzmy, botanicznej morfologii. Termin ten ma natomiast sens zakazu, unikać wszelkiego, nie dającego się wykazać, określania. Formalnie rzecz biorąc, znaczenie formalnego i potocznego pojęcia fenomenu pozwala nazwać fenomenologią każde wskazanie bytu tak, jak się on w sobie samym pokazuje. Przez wzgląd na co trzeba teraz formalne pojęcie fenomenu odformalizować, by uzyskać fenomenologiczne i czym to ostatnie różni się od potocznego? Czym jest to, czego widzenie fenomenologia ma umożliwiać? Czym jest to, co musi być nazwane fenomenem w wyróżnionym sensie? Co zgodnie ze swoją istotą stanowi konieczny temat wyraźnego wskazania? Oczywiście to, co się zrazu i zwykle właśnie nie pokazuje, co przeciwnie niż to, co się zrazu i zwykle pokazuje, jest skryte, lecz równocześnie z istoty przysługuje temu, co się zrazu i zwykle pokazuje, i to tak, że ustanawia jego sens i podstawę. Tym, co pozostaje w pewnym szczególnym sensie skryte, na powrót popada w zakrycie albo pokazuje się tylko w zamaskowanej postaci. Nie jest ten czy ów byt, lecz, jak to pokazały wcześniejsze rozważania, bycie bytu. Może ono być tak dalece zakryte, że zostaje zapomniane i nie pada pytanie o nie i o jego sens. Fenomenologia objęła więc tematycznie swoim chwytem jako przedmiot to, co w wyróżnionym sensie na podstawie swej najgłębszej treści narzuca się jako fenomen. Fenomenologia stanowi pewien sposób podejścia do tego, co ma stać się tematem ontologii oraz określanie tego na sposób wykazywania. Ontologia jest możliwa tylko jako fenomenologia. Dla fenomenologicznego pojęcia fenomenu, tym, co się ukazuje, jest bycie bytu, jego sens, jego modyfikacje i pochodne. Ukazywanie się nie jest dowolne, ani tym bardziej nie jest przejawianiem się. W żadnym razie bycie bytu nie może być czymś, za czym stałoby jeszcze coś, co się nie przejawia. Za fenomenami w sensie fenomenologii z istoty nie stoi nic innego, jednakże to, co ma być fenomenem,
może być skryte. I właśnie dlatego, że fenomeny zrazu i zwykle nie są dane, potrzebna jest fenomenologia. Zakrytość to pojęcie przeciwstawne do fenomen. Fenomeny mogą być zakryte w rozmaite sposoby. Po pierwsze, fenomen może być zakryty w tym sensie, że w ogóle nie został on jeszcze odkryty. Nie mamy o nim ani wiedzy, ani niewiedzy. Fenomen może być, po drugie, przesłonięty. Polega to na tym, że kiedyś został odkryty, znów jednak popadł w zakrycie. Ono zaś może stać się totalne lub też, jak to się z reguły dzieje, coś wcześniej odkrytego będzie jeszcze widoczne, choć tylko jako pozór. Ile jednak pozoru, tyle i bycia. To zakrycie jako zamaskowanie jest najczęstsze i najbardziej niebezpieczne, jako że tu możliwości złudzeń i błędów są szczególnie uporczywe. Dostępne, ale o zasłoniętej podstawie struktury bycia i ich pojęcia mogą zapewne rościć sobie w obrębie systemu pretensje do prawnomocności. Na podstawie konstrukcyjnego zamknięcia w systemie prezentują się one jako coś, co nie wymaga dalszego uprawomocnienia, jest jasne i może przeto służyć za punkt wyjścia postępującej naprzód dedukcji. Samo zakrycie, czy to w sensie skrytości, przesłonięcia, czy zamaskowania, ma znów dwojaką możliwość. Istnieją zakrycia przypadkowe i konieczne, to znaczy takie, które mają podstawę w sposobie istnienia tego, co odkryte. Każde źródłowo utworzone fenomenologicznie pojęcie i twierdzenie może jako zakomunikowana wypowiedź ulec wykorzenieniu. Jest ono wówczas przekazywane dalej z pozornym zrozumieniem, traci swe oparcie i przybiera postać oderwanej tezy. Możliwość skostnienia i nieuchwytywalności czegoś pierwotnie uchwytnego tkwi w konkretnej pracy samej fenomenologii. Trudność tego badania polega właśnie na tym, by w pozytywnym sensie uczynić je krytycznym wobec siebie samego. Sposób spotykania bycia i struktur bycia w modus fenomenu musi zostać dopiero wydobyty z przedmiotów fenomenologii. Dlatego zarówno punkt wyjścia analizy, podejście do fenomenu, jak i przejście przez dominujące zakrycia wymagają swoistej metodologicznej gwarancji. Idea źródłowego i intuicyjnego ujęcia i eksplikacji fenomenów stanowi przeciwieństwo naiwności przypadkowego, bezpośredniego i bezrefleksyjnego patrzenia. Na gruncie wyodrębnionego tu wstępnego pojęcia fenomenologii można teraz ustalić także znaczenie terminów fenomenalny i fenomenologiczny. Fenomenalnym nazwiemy to, co w sposobie spotykania fenomenu jest dane i eksplikowane, stąd mowa o strukturach fenomenalnych. Fenomenologicznym zwie się to wszystko, co przysługuje wskazywaniu i eksplikacji i co stanowi wymagany w tym badaniu system pojęciowy. Ponieważ fenomen w rozumieniu fenomenologicznym jest zawsze tylko tym, co stanowi bycie, ono zaś zawsze jest byciem bytu, dlatego chcąc odsłonić bycie, trzeba najpierw należycie wyeksponować sam byt. On zaś ze swej strony musi się pokazać na gruncie odpowiedniego dlań sposobu podejścia. W ten sposób potoczne pojęcie fenomenu staje się adekwatne fenomenologicznie.
wstępne zadanie fenomenologicznego zagwarantowania wzorcowego bytu jako punkt wyjścia właściwej analityki jest już wstępnie nakreślone przez jej cel. Co do treści, fenomenologia jest nauką o byciu bytu, ontologią. Przeprowadzone powyżej objaśnienie zadań ontologii wykazało konieczność ontologii fundamentalnej, której tematem jest ontologiczno-ontycznie wyróżniony byt, jestestwo. Ona zaś staje wobec kardynalnego problemu, pytania o sens bycia w ogóle. Już samo nasze badanie pokaże, iż metodologicznym sensem opisu fenomenologicznego jest interpretacja. Fenomenologia jestestwa jest hermeneutyką w pierwotnym tego słowa znaczeniu, wedle którego jest to interpretowanie. Ponieważ jednak przez odsłonięcie sensu bycia i podstawowych struktur jestestwa w ogóle zostaje wyznaczony horyzont wszelkich dalszych badań ontologicznych nad bytem innym niż jestestwo, owa hermeneutyka staje się zarazem hermeneutyką w sensie opracowywania warunków możliwości wszelkiego badania ontologicznego. I wreszcie, ponieważ jestestwo jako byt w możliwości egzystencji ma ontologicznie pierwszeństwo przed wszelkim bytem, zatem hermeneutyka jako wykładnia bycia jestestwa uzyskuje specyficzny, trzeci w porządku filozoficznym, naczelny sens analityki egzystencjalności egzystencji. W takiej hermeneutyce, jeśli opracowuje ona ontologicznie dziejowy charakter jestestwa jako ontyczny warunek możliwości historii, zakorzenione jest zatem to, co hermeneutyką można nazwać tylko w sensie pochodnym – metodologia historycznych nauk o duchu. Bycie jako podstawowy temat filozofii nie jest żadnego rodzaju bytem, a jednak dotyczy każdego bytu. Jego uniwersalności trzeba szukać wyżej. Bycie i struktura bycia sytuują się ponad każdym bytem i każdym możliwym bytowym określeniem jakiegoś bytu. Bycie to wprost transcendens. Transcendencja bycia jestestwa ma charakter wyróżniony, jako że tkwi w niej możliwość i konieczność najbardziej radykalnej indywiduacji. Każde otwarcie bycia jako transcendensu jest poznaniem transcendentalnym. Prawda fenomenologiczna, otwartość bycia, to veritas transcendentalis. Ontologia i fenomenologia nie są dwiema różnymi dyscyplinami obok innych należących do filozofii. Oba te terminy charakteryzują samą filozofię co do przedmiotu i procedury badawczej. Filozofia jest uniwersalną ontologią fenomenologiczną, wychodzącą od hermeneutyki jestestwa, która jako analityka egzystencji, koniec przewodniej nici wszelkiego filozoficznego zapytywania, zamocowała w miejscu, z którego ono wychodzi i do którego powraca. Poniższe badania stały się możliwe dopiero na podstawach, jakie położył E. Husserl, którego Logische Untersuchungen powołały fenomenologię do życia. Objaśnienia wstępnego pojęcia fenomenologii wskazują, że to, co w niej istotne, nie polega na dążeniu do urzeczywistnienia się w postaci jakiegoś kierunku filozoficznego. Wyżej od rzeczywistości stoi możliwość. Zrozumienie fenomenologii polega wyłącznie na ujęciu jej jako możliwości. Zdając sobie sprawę z niezgrabności i braku elegancji wyrażeń użytych w ramach poniższej analizy, dorzućmy taką uwagę. Czym innym jest snuć opowieści o bycie, a czym innym ujmować go w jego byciu.
Dla tego ostatniego zadania nie dostaję zwykle nie tylko słów, ale przede wszystkim gramatyki. Jeśli wolno się odwołać do wcześniejszych i nieporównanych co do poziomu analitycznych badań nad byciem, to porównajmy ontologiczne fragmenty platońskiego Parmenidesa lub czwarty rozdział siódmej księgi Metafizyki Arystotelesa z jakimś snującym opowieść rozdziałem Stukiddesa, a zobaczymy wówczas niezwykłość sformułowań, jakie narzucali Grekom ich filozofowie. Gdzie zaś siły z istoty słabsze, a ponadto obszar bycia do odsłonięcia ontologicznie rzecz biorąc daleko trudniejszy niż ten, jaki był dany Grekom, tam też będą rosły kłopoty z konceptualizacją i nasilać się będzie surowość wyrażeń. Rozdział czwarty. Bycie w świecie jako współbycie i bycie sobą się. Paragraf 27. Powszednie bycie sobą i się. Ontologicznie istotny wynik obecnej analizy współbycia zawiera się w zrozumieniu, że podmiotowy charakter własnego jestestwa i innych określa się egzystencjalnie, to znaczy na podstawie pewnych odmian bycia. W trakcie otoczeniowego zatroskania inni są spotykani takimi, jacy są. Są tym, czym się zajmują. W zatroskaniu o to, co się uchwyciło wspólnie z innymi, dla nich i przeciw nim, tkwi nieustanna troska o odróżnienie się od innych, zarówno wtedy, gdy chce się tylko tę różnicę zniwelować, jak wtedy, gdy własne jestestwo, pozostające w tyle za innymi, chce ich dogonić, jak wreszcie wtedy, gdy mając przewagę nad innymi, pragnie utrzymywać ich w podległości. Wspólne bycie jest, w sposób dla niego samego skryty, niepokojone troską o ów dystans. Egzystencjalnie rzecz ujmując, ma ono charakter zdystansowania. Im bardziej ów sposób bycia jest niezauważalny dla powszedniego jestestwa, tym bardziej uparcie i dogłębnie oddziaływuje. W tym charakteryzującym współbycie zdystansowaniu zawiera się jednakże. Jestestwo jako powszednie wspólne bycie jest pod władzą innych. Ono samo nie jest. Inni odebrali mu bycie. Inni mogą korzystać wedle upodobania z powszednich możliwości bycia jestestwa. Ci inni nie są przy tym określonymi innymi. Przeciwnie, każdy inny może ich zastąpić. Decydująca jest tylko dyskretna, od jestestwa jako współbycia niepostrzeżenie przejęta, dominacja innych. Należy się samemu do innych i utrwala się ich władzę. Inni, których zwie się tak dlatego, by ukryć własną istotową przynależność do nich, są tymi, którzy w powszednim wspólnym byciu zrazu i zwykle są tu oto. Kto nie jest tym lub owym, nie jest się nim samemu, nie są nim niektórzy i nie jest nim suma wszystkich. Kto jest czymś bezosobowym, się.
Pokazano wcześniej, jak zawsze w najbliższym otoczeniu poręczne i objęte zatroskaniem jest także otoczenie publiczne. Używając publicznych środków transportu, korzystając ze środków przekazu, gazeta, każdy inny jest jak inni. To wspólne bycie całkowicie rozmywa własne jestestwo w sposób bycia innych i to tak, że odmienność i wyrazistość innych zanika jeszcze bardziej. Wśród tej niezauważalności i niekonkluzywności się ustanawia swą właściwą dyktaturę. Używamy sobie i bawimy się tak, jak się używa. Czytamy, patrzymy i wydajemy sądy o literaturze i sztuce tak, jak się patrzy i sądzi. Równocześnie odsuwamy się od tłumu, tak jak się to zwykle robi. Uznajemy za oburzające to, co się za oburzające uznaje. Owo się, które nie jest żadnym określonym się i którym są one wszystkie, choć nie jako suma, przepisuje sposób bycia powszedniości. Się ma samo własne sposoby bycia. Wspomniana tendencja współbycia, którą nazwaliśmy zdystansowaniem, opiera się na tym, że wspólne bycie jako takie troska się o przeciętność. Stanowi ona egzystencjalny charakter się. Temu się w jego byciu chodzi z istoty o nią. Dlatego utrzymuje się ono faktycznie wśród przeciętności tego, co przystoi, co się akceptuje i odrzuca, co się uważa za sukces i co za porażkę. Ta przeciętność wyznaczająca wszystko, na co można i wypada się odważyć, pilnie zważa na wszelkie wybijające się wyjątki. Każda przewaga zostanie po cichu zniwelowana. Wszystko, co głębokie, zostanie z dnia na dzień wygładzone do postaci dawno znanej. Wszystko, co wywalczone, staje się obiegowe. Każda tajemnica traci swą moc. Troska przeciętności odsłania znów pewną istotową tendencję jestestwa, którą nazwiemy niwelacją wszelkich możliwości bycia. Zdystansowanie, przeciętność, niwelacja konstytuują jako sposoby bycia się coś, co znamy pod mianem opinii publicznej. To przede wszystkim ona rządzi wszelką wykładnią świata i jestestwa i ma we wszystkim rację. Nie z powodu wyróżnionego i pierwotnego odniesienia w wymiarze bycia do rzeczy, nie dlatego, że dysponuje wyraźnie przyswojoną przejrzystością jestestwa, lecz z racji niewchodzenia w istotę sprawy, jako że jest niewrażliwa na wszelkie różnice poziomu i rzetelności. Opinia publiczna zaciemnia wszystko i tak zakryte podaje jako znane i każdemu dostępne. Się jest przy tym wszędzie, ale tak, że wymyka się zawsze też z miejsc, w których jestestwo nalega na rozstrzygnięcie. Ponieważ jednak się zdominowało wszelkie sądzenie i rozstrzyganie, odbiera ono aktualnemu jestestwu odpowiedzialność. Się może niejako osiągnąć to, że się stale na nie powołujemy. Bez trudu może ono odpowiadać za wszystko, bo nie jest kimś, kto musiałby za coś ręczyć. Się było zawsze takie, a mimo to można powiedzieć, że nikt nim nie był. W poprzedniości jestestwa najwięcej dokonuje się mocą czegoś, o czym musimy rzec, iż nie był tym nikt. W ten sposób się odciąża poprzedniość aktualnego jestestwa. Nie tylko to,
Wraz z tym odciążeniem bycia się wychodzi jestestwu naprzeciw, jeśli to ostatnie ma skłonność do tego, by być lekkomyślne i niefrasobliwe. Ponieważ przez odciążenie bycia się wychodzi aktualnemu jestestwu stale naprzeciw, zachowuje ono i umacnia swe uparte władanie. Każdy jest innym i nikt sobą samym. Się, przy pomocy którego odpowiadamy na pytanie o kto powszedniego jestestwa, to nikt, któremu wszelkie jestestwo w byciu pośród siebie nawzajem zawsze jest już oddane. W przedstawionych tu charakterach bycia powszedniego, bycia pośród siebie nawzajem, zdystansowania, przeciętności, niwelacji, opinii publicznej, odciążenia bycia i wychodzenia naprzeciw, tkwi najbliższa stałość jestestwa. Nie dotyczy ona trwającego bycia obecnym czegoś, lecz sposobu bycia jestestwa jako współbycia. Będąc w powyższych modi, bycie sobą własnego jestestwa i bycie sobą innego jeszcze się nie odnalazły ani nie zgubiły. Jest się w sposób niesamodzielności i niewłaściwości. Bycie w taki sposób nie oznacza wcale pomniejszenia faktyczności jestestwa. Podobnie jak się, jako nikt, nie jest niczym. Przeciwnie, w tym sposobie bycia jestestwo stanowi ens realismus, jeśli realność pojmować jako bycie o charakterze jestestwa. Niewątpliwie ani się, ani jestestwo nie są w ogóle obecne. Im bardziej publicznego charakteru się nabiera, tym mniej jest uchwytne i tym bardziej skryte, ale też tym mniej jest niczym. Bezstronnemu ontyczno-ontologicznemu widzeniu odsłania się ona jako najbardziej realny podmiot powszedniości. I chociaż nie jest dostępne jak jakiś obecny kamień, to jednak w najmniejszym stopniu nie rozstrzyga to o jego sposobie bycia. Nie można ani zbyt pospiesznie ogłaszać, że się jest właściwie niczym, ani też wyznawać poglądu, że fenomen ów zostanie zinterpretowany ontologicznie, gdy się go wyjaśni jako uboczny produkt łącznej obecności większej liczby podmiotów. Opracowanie pojęć bycia musi raczej kierować się właśnie na te nie dające się zbagatelizować fenomeny. Się nie jest także czymś w rodzaju podmiotu ogólnego, dryfującego nad mnogością podmiotów. Do takiego ujęcia może dojść tylko wtedy, gdy się byciu podmiotów nie przyznaje charakteru jestestwa i zakłada się je jako faktualnie obecne przypadki jakiegoś istniejącego gatunku. Przy takim podejściu pozostaje, ontologicznie rzecz biorąc, jedynie możliwość, by wszystko, co nie jest takim przypadkiem, rozumieć w sensie rodzaju i gatunku. Się nie jest gatunkiem aktualnego jestestwa i nie daje się także odnaleźć w tym bycie jako jego trwała cecha. Nie może dziwić, że w kwestii tych fenomenów zawodzi także tradycyjna logika, jeśli zważyć, że ma ona swą podstawę w pewnej, zresztą jeszcze surowej, ontologii tego, co obecne. Dlatego nie udoskonalą jej w zasadniczy sposób nawet owe tak liczne ulepszenia i rozszerzenia. Te humanistycznie zorientowane reformy logiki pogłębiają tylko ontologiczny zamęt. Się jest egzystencjałem i jako źródłowy fenomen należy do pozytywnego ukonstytuowania jestestwa. Ma ono znów rozmaite możliwości swej konkretyzacji w jestestwie. Nasilenie i wyrazistość dominacji się może się zmienić historycznie.
owo sobą powszedniego jestestwa, to sobą się, które odróżniamy od siebie właściwego, to znaczy uchwyconego jako własne. Będąc sobą się, aktualne jestestwo jest rozproszone w się i musi się dopiero odnajdywać. To rozproszenie charakteryzuje podmiot o sposobie bycia znanym jako zatroskane zanurzenie w najbliżej spotykanym świecie. Gdy jestestwo jest zżyte z sobą samym jako sobą się, znaczy to zarazem, że się zarysowuje pierwszą wykładnię świata i bycia w świecie. Owo sobą się, ze względu na które jestestwo jest na co dzień, artykułuje odniesieniowy kontekst oznaczoności. Świat jestestwa wydaje spotykany byt całokształtowi powiązania, który dla się jest znany i w granicach ustalonych przez przeciętność się. Najpierw jest faktyczne jestestwo w odkrytym przez przeciętność wspólnym świecie. Najpierw jestem, nie ja w sensie własnego siebie, lecz inni w postaci się. Od jego strony i jako ono staję się sobie po raz pierwszy dany. Jestestwo jest najpierw się i zwykle nim pozostaje. Gdy na własny sposób odkrywa świat i przybliża go sobie, gdy otwiera samemu sobie swe właściwe bycie, to owo odkrywanie świata i otwieranie jestestwa następuje zawsze jako usuwanie zakryć i zaciemnień, jako kruszenie masek, którymi jestestwo odgradza się od samego siebie. Interpretacją współbycia i bycia sobą w postaci się odpowiedzieliśmy na pytanie o kto powszedniości wspólnego bycia. Rozważania te przyniosły zarazem konkretne zrozumienie podstawowego ukonstytuowania jestestwa. Uwidoczniona została powszedniość i przeciętność bycia w świecie. Powszednie jestestwo czerpie przedontologiczną wykładnię swego bycia z najbliższego sposobu bycia się. Interpretacja ontologiczna idzie najpierw śladem tej tendencji wykładnia, rozumie jestestwo wychodząc od świata i odnajduje je jako byt z wnętrza świata. Nie tylko to. Także sens bycia, ze względu na który te bytowe przedmioty są rozumiane, ta najbliższa ontologia jestestwa już z góry wywodzi ze świata. Ponieważ jednak przy tym zanurzeniu w świecie zostaje przeoczony sam fenomen świata, na jego miejsce wkracza coś obecnego wewnątrz świata – rzeczy. Bycie bytu, który tu oto jest wespół, zostaje pojęte jako obecność. W ten sposób ukazanie pozytywnego fenomenu najbliższego powszedniego bycia w świecie daje możliwość wglądu w źródło wypaczenia ontologicznej interpretacji tego ukonstytuowania bycia. Samo owo ukonstytuowanie swym powszednim sposobem bycia od początku wypacza siebie i zakrywa. Gdy już bycie powszedniego wspólnego bycia, które na pozór zbliża się ontologicznie do czystej obecności, jest od niej z gruntu różne, to tym mniej będzie można pojmować jako obecność bycie siebie właściwego. Właściwe bycie sobą nie opiera się na jakimś odciętym od się stanie wyjątkowym podmiotu, lecz jest pewną egzystencjalną modyfikacją się jako istotowego egzystencjału. Tożsamość siebie właściwie egzystującego dzieli jednak wówczas, ontologicznie rzecz biorąc, przepaść od identyczności ja utrzymującego się wśród rozmaitości przeżyć. Thank you.
Thank you.